Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Szybka Porada, gdzie odpowiadam na bezpośrednie Wasze pytania. Po krótkiej przerwie postanowiłem cykl reanimować, ponieważ zarzucacie mnie pytaniami. Pytania często się powtarzają, dlatego w formie filmu to będzie dla Was bardziej czytelne, ponieważ każdy z Was zobaczy ten film. Nie będzie musiał pytać po 20 razy o to samo. Dlatego zadawajcie pytania, ja będę najciekawsze, najbardziej nurtujące Was wybierał i będę odpowiadał, mam nadzieję, na bieżąco, nawet tego samego dnia, jeśli zdążę nagrać film, jak nie, to dzień, dwa później maksymalnie. Tak więc piszcie śmiało. A dzisiejsze pytania, a nawet dwa pytania, ponieważ dwóch użytkowników jednego dnia zapytało o bardzo podobną rzecz, mianowicie o myszki Cougar 500M i Cougar 550M. Czy myszka Cougar 500M może być zamiennikiem trochę droższej wersji 550M, która była u mnie w testach, której recenzję macie na kanale. No cóż, w tej chwili przyjrzyjmy się obu myszkom i za chwilkę wyciągniemy z tego wnioski. Zapraszam Was do oglądania, a ceny tych myszek sprawdzicie w opisie filmu. Dobrze moi drodzy, rzućmy okiem, mam tutaj specyfikację obu myszek. Cougar 550M po lewej stronie, 500 po prawej. Zaczniemy od sensorów. Mamy tutaj dwa sensory optyczne. W przypadku myszki 550M jest to dobrej jakości sensor optyczny od firmy Pixart SDNS 3988. Precyzyjny sensor zapewniający nam DPI od 50 minimalnie do 6400, czyli mamy pełen zakres. Natomiast w myszce 500M mamy Avago ADNS 3090, sprawdzony, popularny, lubiany i zaufany przez graczy sensor optyczny z takich myszek troszeczkę tańszych. Różnica pomiędzy myszkami to plus minus 50 zł, więc jakiejś tragedii nie ma. Rozdzielczości od 400 dpi, czy nie możemy ustawić tak niskiej jak tutaj, ale myślę, że niższa niż 400 nawet do Counter-Strike'a nikomu potrzebna nie jest. Ja sam gram na 800, niektórzy grają na niższej, ale chyba nie aż tak. Przeznaczenie takie same gry, FPS-y, MMO, MOBA, RTS, tak samo tutaj. Dodatkowo 550 ma 32-bitowy procesor ARM kontrolujący tą myszkę. Nie ma danych co do 500, jakiś tam chip pewnie jest, ale nie aż taki, że tak powiem, wypasiony. Częstotliwość próbkowania w obu myszkach 1000 Hz maksymalnie, 1 milisekunda opóźnienia, dlatego myszki reagują bardzo szybko. Następna opcja, mamy tutaj wbudowana pamięć 512 kB. W drugiej myszce jest tylko informacja, że mamy taką pamięć. Może to być 256, może to być 128, może to być nawet 64, ale jest i te ustawienia zapamiętuje. Oprogramowanie Cougar UX System jest w obu przypadkach. Mamy też 6 przycisków łącznie, oczywiście programowanych, przełączniki Omrona w obu myszkach, czyli minimalnie 5 milionów kliknięć, może 10 nawet, podświetlenie w 16,8 miliona kolorów w obu myszkach. Natomiast tutaj mamy dwustrefowe w 550M. To jest ta różnica. I tu poza sensorem też różnice, to w sumie też sensor na to wpływa. Ilość klatek na sekundę 12500, tu 6400, o połowę mniej. 200 IPS-ów do 60 IPS-ów, czyli ta myszka prędkość śledzenia ma ponad 3-krotnie wyższą. I ponad dwukrotnie wyższe ma też przyspieszenie, czyli po prostu myszka jakby nie było droższa, ale reagująca szybciej z lepszym sensorem. Głównie za sensor tutaj w tej myszce dopłacamy w stosunku do 500. Natomiast biorąc pod uwagę 500, jest to też myszka bardzo dobra z dobrym optycznym sprawdzonym sensorem. Jak widzicie, pozostałe cechy takie same, wymiary takie same, ponieważ jest to ten sam korpus dokładnie. Minimalnie różni się tutaj waga. 500 jest odrobinkę mniej dociążona. I tak te myszki wyglądają. Zobaczcie, dokładnie ten sam korpus, taki sam chwyt, myszka duża, myszka wygodna, wyprofilowana pod gracza praworęcznego, dwa przyciski po boku, przełącznik taki na środku, bardzo fajna, szeroka rolka i elementy ozdobne. Głównie korpus różni się tutaj kolorami niczym więcej. Bardzo dobra powierzchnia, oczywiście myszka i świetnie wygląda, i świetnie leży w dłoni, i po prostu jest rewelacyjnie wykonana. Przewód mamy w oplocie, mamy też bardzo dobre oprogramowanie, dlatego w tym przypadku myślę, że spokojnie można się obiema myszkami zainteresować. Ta 500 może być tańszym zamiennikiem, równie dobrym, ale nie aż tak dobrym tej droższej wersji.
No dobrze, widzieliście podobieństwa, widzieliście różnice. Obie myszki wyglądają praktycznie tak samo, wykonane są tak samo. Jest to ta sama świetna jakość Cougara. Co do funkcjonalności też będzie dokładnie to samo. Jedyne, czym się te myszki różnią, to sensor i troszeczkę parametry. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że ten Cougar 500M może być tańszym zamiennikiem, odpowiednikiem modelu 550M. Jak najbardziej też się sprawdzi, jeśli szukacie solidnej myszki z sensorem optycznym, a nie chcecie koniecznie wydawać aż tak dużo, jak kosztuje Cougar 550M. Ze swojej strony mogę polecić oba modele, 500, jak tylko uda się ściągnąć do testów, też zobaczycie u mnie dokładną, obszerną recenzję. Pamiętajcie, zadawajcie pytania, nie krępujcie się. Postaram się na wszystkie odpowiadać w miarę moich możliwości oczywiście. Ceny tych myszek macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się przydał, podobał, zasubskrybujcie, polećcie kanał znajomym. A dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!